Czołem ósmoklasiści, przez panującą epidemię nie możemy się z wami spotkać w naszej szkole w dniach otwartych. Z tego powodu jest nam bardzo przykro, ale o was nie zapominamy. Życzymy wam mniej stresu, a więcej spokoju i optymizmu. Nie denerwujcie się, wszystko ułoży się po waszej myśli. Trzymamy za was kciuki i do zobaczenia we wrześniu. Życzę wam, żebyście wierzyli w siebie i w swoje możliwości. I chciałbym jeszcze dodać, że mocno trzymam za was kciuki i powodzenia na egzaminie. Drodzy ósmoklasiści, życzę wam powodzenia na egzaminach oraz abyście dostali się do waszych wymarzonych szkół. Witam wszystkich ósmoklasistów. Życzę wam dobrych wyników oraz dostania się do waszej wymarzonej szkoły. Pozdrawiam. Drodzy ósmoklasiści, przed wami wasz pierwszy poważny egzamin. Wiem, że sytuacja nie jest dla was łatwa z każdej strony, ale pamiętajcie, wszystko będzie dobrze i naprawdę nie ma się czym martwić. Abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Drodzy ósmoklasiści, życzę wam siły w pokonywaniu trudności, lekkiego pióra, przytomności umysłu oraz wiary we własne możliwości. Drodzy ósmoklasiści, przed wami pierwszy taki ważny egzamin w waszym życiu. No a my jako licealne pierwszaki dobrze wiemy, jak to jest, bo sami w zeszłym roku byliśmy na waszym miejscu, także wiemy, ile to jest stresu, emocji, przygotowań, a dodatkowo na pewno stresujecie się obecną sytuacją. Mimo to mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po waszej myśli i że będziecie zadowoleni z wyników. Drodzy ósmoklasiści, życzę wam, abyście dostali się do wymarzonych szkół. Jest to dla was ważne, gdyż decyduje to o waszym przyszłym zawodzie, który chcecie wykonywać. Życzę wam najlepszych wyników z egzaminów i wszystkiego, co najlepsze. Życzymy wam powodzenia i trzymamy kciuki.